W Jaworznie coraz bardziej widoczne są działania związane z jesiennymi wyborami. W miniony weekend kandydaci do Sejmu oraz osoby związane z ugrupowaniami politycznymi zbierali głosy na listach poparcia w centrum naszego miasta. Ponadto pojawiają się także inne widoczne elementy jak plakaty czy banery w przestrzeni miejskiej. Jednym z bardziej widocznych banerów jest ten znajdujący się na bloku mieszkalnym przy skrzyżowaniu ulicy Jana Matejki z Grunwaldzką w ścisłym centrum Jaworzna. Baner zdecydowanie wspiera obecny obóz władzy, gdyż przedstawia sylwetkę Donalda Tuska oraz atakującego treści. Władza, mimo że mówi, że ma pozytywny program, to ten baner z Donaldem Tuskiem pokazuje, że jedynym programem PiS-u to jest zohydzenie Donalda Tuska. To im się nie uda. 15 października Donald Tusk na czele Koalicji Obywatelskiej odsunie PiS od władzy. No to jest bardzo brudna kampania wyborcza. Nie wiem, czy pod tym billboardem jest dopisek, że to jest materiał wyborczy któregoś z komitetów, bo nie można na swoich materiałach wyborczych umieszczać kandydatów innych komitetów. Dlatego jeśli któryś z komitetów się tam podpisał, no to strzela sobie w kolano. Trzeba przyznać, że tegoroczna kampania zapowiada się z jednej strony bardzo ekscytująco, a z drugiej lekko niepokojąco.